Witajcie moi drodzy, dzisiaj tutaj mam drugi numer Nysy 522. Już cena jej też jest inna. No i tradycyjnie, jak to w pierwszych tutaj numerach, zawsze jest gazetka, blister, no i taka wielka plansza reklamowa. Widzicie, w tym numerze mamy prawą boczną część karoserii, zderzak oraz dół przedniej części karoserii. Tak to wygląda. Skala modelu, z tego co niektórzy już tutaj poprzeliczali, jest to skala jednak 1,8. Tak prezentuje nam się tutaj. Z tyłu mamy praktycznie to samo co i przy pierwszym numerze, czyli tutaj opis taki skrótowy Nysy, jej wymiary, no to samo tutaj. Co tydzień otrzymasz bogato ilustrowany zeszyt wraz z elementami do składania. No i tak tutaj to wygląda. Kolekcja Aszet. No i tu jedyną różnicą jest, że prezentacja jest numeru trzeciego, że za tydzień będziemy mieli prawą boczną część karoserii, zderzek oraz dół. Haha, jakiś błąd tutaj mi się wkradł, bo przecież to mamy przy tym numerze. A przy następnym numerze, sądząc po zdjęciu, które tutaj nam dodano, jest felga, opona, no koło, no w skrócie mówiąc, z kołpakiem tutaj. Czyli po prostu nie zmieniono opisu z planszy numeru pierwszego. No tak to wygląda. Gazetka. Chciałem jeszcze raz podziękować za przesyłeczki właśnie tych numerów Nysy. I tak mamy gazetkę i oczywiście pierwsza część gazetki poświęcona jest montażowi. O, jak widzicie, zamontujemy tutaj kierunkowskaz, reflektor z numeru pierwszego, o, schemat montażu. No i tutaj mamy opis, niezastąpiona Nysa 522, opis techniczny, część pierwsza. No tu jeszcze stara deska rozdzielcza. Gazetkę wrzucam Wam zawsze skany na początku filmu, żebyście mogli sobie poczytać. Staram się w jakości takiej dosyć dobrej, żeby to po prostu przy stopklatce można było tą gazetkę bez problemu przeczytać. No i tutaj jeszcze mamy o Warszawie, że jeżeli ktoś tam ma chęć, no to gazetkę można sobie poczytać na początku filmu. No i tutaj numer trzeci. O, i tutaj jest odpowiednia, dopiero odpowiedni opis, czyli składamy koło z piastą, felgą, oponą i bębnem hamulcowym. Nysa 501 mikrobus. Skoda to jakiś opis, pewnie będzie. Nowe elementy. No dobrze, to otwieram zaraz części i będziemy składać. Więc zapraszam Was do oglądania relacji montażu z drugiego numeru właśnie Nyski 522. Tak prezentują się części. Ogólnie jest bardzo ładny lakier na tych elementach, muszę to pochwalić. No dobrze. Punkt pierwszy. Dopasuj 1O prawe przednie światło główne i 1K prawy kierunkowskaz do 2A prawej bocznej części karoserii i zamocuj je. Punkt drugi. Przy pomocy odpowiednio dwóch oraz jednej śruby UM patrz górne ilustracje.
trzeci. Dopasuj 2E dół przedniej części karoserii do 2A prawej bocznej części karoserii i połącz przy pomocy dwóch śrub AN. Dopasuj 2C lewą oraz 2D prawą kratkę zderzaka. Zwracaj uwagę na oznaczenia wewnętrznych kołków oraz litery L i R. Do 2B przedniego zderzaka i zamocuj każdą z nich przy pomocy śruby AP. Dopasuj 2B przedniej części zderzak do 2E dołu przedniej części karoserii i zamocuj przy pomocy dwóch śrub EP. Siódmy, widok końcowy, no to co Wam pokazywałem już, tutaj te schematy montażowe, trochę bez sensu, bo to jest to samo co tutaj, więc mamy złożone części z numeru pierwszego i drugiego, muszę przyznać, że bardzo ładnie spasowane, że model może być bardzo ciekawy. No i następny będzie numer trzeci. Więc dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam.